I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2. W tym odcinku zaraportujemy, oddamy questy, krótko mówiąc. Zaraportujemy Lordowi Hagenowi, że pozbyliśmy się smoków. Na pewno się ucieszy. I pójdziemy i zrobimy sobie dalszy ciąg zwiedzania Górniczej Doliny, a potem już mam nadzieję, że zmieszczę się w jednym odcinku, bo chciałbym w sumie iść dalej. A dobra, Parsival nie ma już tam nic do powiedzenia i Oryk to Garond. Co do tych smoków? Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów. Smok z fortecy na południu już nie żyje. Nikt nie chce Ognisty wiedzieć. Smok z wulkanu na południu już nikogo nie zaatakuje. Udałem się na zachód i rozprawiłem się z lodowym smokiem. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. To przecież oczywiste. O, dzięki. Co? Ty jaja sobie robisz. 100 sztuk złota? Wszystkie smoki nie żyją. Wszystkie? A więc zło zostało ostatecznie... No chyba tak. A widzisz orków za oknem? Pozostał jeszcze ich przywódca. Ale czy to nie smoki dowodziły orkami? Tak, to prawda. Ale one też mają swojego władcę. Jego również musimy zgładzić. Ale ja nie mogę się stąd ruszyć. Muszę pilnować rudy, a dookoła kręcą się jeszcze ci przeklęci orkowie. Będziesz musiał sam się tym zająć. Nie mogę ci pomóc. Niech Inos macie w swojej opiece. Widzi, słyszy się to i obok. Dobra, spoko. Inos ma na swojej opiece. I w sumie chyba... W zamku nie mam już... Czekajcie, upewnię się. No... Nie mamy nic już do roboty. Wszystkie questy praktycznie możliwe zostały wykonane. Co nie znaczy, że w piątym rozdziale nie wrócimy tutaj. Oj, wrócimy, uwierzcie mi. I będę musiał jeszcze poszukać na stronce Gothica jakiegoś nauczyciela kuszy. Chociaż jeszcze muszę się zastanowić, czy to jest na pewno gra warta świeczki. Myślę, że najemnik jeszcze powinien szkolić się w jakiejś właśnie formie walki takowym bronią strzelecką, albo paladyn ma przecież tą magię. No ale cóż, dobra. Chodźmy pogadać z Hoszpakiem i zamknijmy jeszcze jego temat, tak wiecie, żebym nie zapomniał o tym. A potem myślę, że udamy się... myślę, że zaczniemy od lokacji, gdzie był kamień ogniskujący Diego, bo w sumie ja sam jestem ciekaw, co się tam teraz znajduje, bo jak ostatnim razem grałem, tak troszeczkę olałem te lokacje, ale w sumie no pokażę trochę więcej gry. Dobra, i tu powinien siedzieć już Hoszpak. O szlak, z dwoma orkami, którzy mnie będą napastować. O szlak. Siema, co tam? Krotok, ja wiem, że ty był, gdzie zabili Hoszpak. Duży błąd. No i że zająłeś tu jego miejsce. Co? Od początku mną manipulowałeś. Twoja pozycja wśród orków jest wyższa, niż skłonny byłeś przyznać. Teraz jesteś niczym więcej jak narzędzie. No i generalnie ja tego troszeczkę nie rozumiem, tego fragmentu. Urszak zna teraz, że niby Urszak nami manipulował po prostu. Urszak zobaczył błąd, że zaufał człowiek. Urszak, trochę tego, szczerze mówiąc, nie ogarniam wątku, że komu przyjaciel. Obcy, że komu nami od początku manipulował, że chciał zająć przełęczor miejsce orków. Nie wiem jak ten, jak to miało pomóc w sumie. Następnym razem będziemy wrogi. Dobra, dowodź sobie tym kurwa pustym obozem. Gratulacje. No cóż, ja tego tak nie zostawię. Umieraj. Dziękuję. Nie lubię, jak mi się w balona robi. Dobra. No dobra, no to generalnie wieża Xarasa odhaczona. No to teraz myślę, że udamy się w miejsca, gdzie były te kamienie ogniskujące. A potem już, no cóż, zaczniemy sobie, myślę, że piąty rozdział gry. I to już będzie już tak naprawdę troszeczkę półmetek. No bo piąty rozdział jest stosunkowo krótki. I
dosyć nudnawy. Ale o tym opowiem już w samym piątym rozdziale. Coś jest w tej jaskini godnego uwagi? Wygląda na to, że nie. To jest chyba jaskinia, w której oryginalnie znajdował się Nek, czyli ten cień, którego znalezienie zlecił nam zły w obozie. To nie jest, on się tak nazywał. Już prostuję. Dobry, zły i brzydki. O, kolejni niedobitki orków. Już koryguję. No, Boże, ile tych niedobitków? Dobra, pozbyłem się elity. Co prawda chciałem szamana, ale w sumie szaman mnie aż tak bardzo nie boli, bo mamy dosyć dużą odporność na ogień. Dobra, tu jeszcze jest warg. Proszę bardzo. No jeszcze tutaj para rukowych wojowników się kręci, których jakimś cudem pominąłem. Mój błąd. Mógłbyś nie jeść grzybów w trakcie, kiedy idzie na ciebie ork? Debil. Dobra, dawaj to. Jeśli chodzi o zwiedzanie Górniczej Doliny, to już nie będę za bardzo zwiedzał. Nie będę szedł w wszystkie miejsca. Myślę, że daruję sobie już tą podwodną wieżę. Nawet nie jestem pewien, czy w tej części mamy do niej dostęp w ogóle. Więc już sobie to daruję. Chociaż teoretycznie mogłem to sprawdzić, ale już chuj. W sumie nie wiem, czy jest tam coś fajnego do znalezienia. Jak jest, to fajnie, jak nie, to trudno. Ale jak już wspominałem, już sobie daruję, to może poza kamerą tam wejdę sobie. Niestety nie mogę spytać was o zdanie, ponieważ tak się składa, że odcinek, który teraz oglądacie, będzie dostępny za od tego momentu, który nagrywam, za pół roku. No cóż, nie spodziewałem się, że Gothic aż tak bardzo strzeli i że będę chciał go nagrywać. Myślę, że inaczej by sytuacja wyglądała, gdyby to była Noc Kruka, bo Noc Kruka naprawdę ma, moim zdaniem, dosyć mocną moc zniechęcającą do dalszego grania z powodu właśnie tego astronomicznego poziomu trudności, który został wywindowany nie wiadomo po co. Bo jak widzicie, to nie jest tak, że ja sobie chodzę, koszę jak chcę, tylko muszę mimo wszystko uważać, bo z grupą 10 orków to być może sobie poradzę, ale będę musiał się napocić niż po prostu stać w miejscu i tankować ich ciosy. No ale no cóż, niestety fani gry narzekali, że gierka w istocie jest, że niby gierka jest za łatwa. Gdzie ja się z tym stwierdzeniem kompletnie nie zgadzam, bo moim zdaniem poziom w podstawce jest dobrze wyważony. A poza tym Gothic, Noc Kruka nie wyeliminowała problemu, że przecież można skutecznie używać bugów, które ułatwiają grę. Tylko że po prostu jak używamy bugów, to po prostu tłuczenie przeciwników trwa dłużej i łatwiej popełnić błąd i to wszystko, ale też można ich tam bugować, więc mogliby to jakoś załatać, a nie podnosić poziom gry. Oto samo w sumie wąty, jeśli chodzi o Elex, bo moim zdaniem Elex zapewnia nam bardzo ciekawy świat i nawet może fabuła nie jest jakoś wciągająca, ale ten świat, który jest połączeniem trzech różnych tak naprawdę rodzajów uniwersów, wygląda bardzo ciekawy i miał potencjał, ale niestety dużo ludzi zostało zniechęconych do dalszego grania w tą grę z powodu poziomu trudności, bo tam też oni wywindowali poziom trudności do takiego stopnia, że wszystko... No w ogóle Den. Nie jestem pewien, jaki był z nim quest związany. Dobra, pamiętam, to chyba był quest Brutusa, że mogliśmy mu dać po prostu złoto, to my go wykonaliśmy, zanim go znaleźliśmy. A biżuterię możemy sobie zatrzymać.
W sumie nie wiem, czy ona będzie nam jakoś potrzebna, ale... No ale krzańcz już to. Dobra. Jestem ciekaw, co tam znajdziemy. Niestety jestem pewien, że znajdziemy tam harpię. Dobra, chodźcie. Nie będę się z wami pierdzielił. Proszę bardzo, nawet połowy HP nie straciłem. Dobra, tu jest ślepa uliczka. Jakaś tutaj... I chyba to jest permanentny. Tak, to jest permanentny pot. Tylko czego? O, zręczności. No, czemu nie? No jak widzicie, warto się pobawić w takie małe zwiedzanie, gdyż możemy właśnie wpaść na ciekawe przedmioty. Ale czy my w ogóle mamy dostęp do tej lokacji? Wiem, że gdzieś tutaj był obóz bandytów w Gothiku 1, który był dosyć chyba najtrudniejszym zbiorowiskiem. Tam chyba było najwięcej zbiorowiska bandytów w całej grze. Jakoś tak się chyba szło. Dobra, no to ale chyba albo źle skręciłem, albo coś tam. Nie wiem w sumie. Czyżbyśmy nie mieli dostępu do tej lokacji w tej części? O tym nie pamiętałem. Bo mi się coś wydawało, że można chyba było tam iść. Ale jak widzicie, zawalona góra, bo to powinno być naprzeciwko. No dobra, no to ja w sumie jeszcze bym spróbował w jeszcze jedno miejsce zajrzeć, zanim opuścimy już na dobre Górniczą Dolinę. Aczkolwiek też pewności nie mam, czy mamy do tej lokacji dostęp. Bo tak troszeczkę nie pamiętam, gdzie ona była. Chociaż z tego, co pamiętam, możemy... Czekajcie, spojrzę na mapkę. Na mapę. Korzystanie z mapki nie boli, Marshall. Naprawdę się tego nie bój. To żaden wstyd. I chyba wygląda na to, że nie mamy do niej dostępu, ponieważ to jest ta właśnie... Chyba na północnym wschodzie była taka forteca, ale widzę, że tam już jest palisada, więc no co, zmiana planów w takim razie i myślę, że opuścimy sobie Górniczą Dolinę w tym odcinku. Już tam zobaczę tylko, czy... No, nie mamy już za bardzo tutaj nic do roboty. Ja rozrywki tutaj na siły szukać nie będę. Mógłbym teoretycznie biegać już po całej dolinie i mordować po prostu wszystko, ale już bez przesady, ile można na to patrzeć. No więc cóż, no to nie pozostaje nic innego, jak opuścić ten przybytek. I jak tylko wyjdziemy, to z tego, co mi wiadomo, zaczynamy piąty rozdział. Boże święty. Ziele lecznicze. Bardzo potrzebne i takie zebrałem. Generalnie zauważyłem, że dźwięk gry gliczuje się w tych samych miejscach tak naprawdę. Ciekawe. No dobrze. Tu jest martwy łowca smoków, tu jest martwy Bilgot niezmiennie. Dobra, no moi drodzy, zaczynamy piąty rozdział. Rozstanie. Nie wiem, dlaczego bezimienny ma tutaj na tej ilustracji miecz dwuręczny. No ale... Już mniejsza o to. Teraz zapiszemy sobie gierkę. Ja już pościągam te runy, bo już się nam nie przydadzą. I poustawiam sobie na nowo. Dobra. Myślę, że tak. Gdzie jest miasto portowe? Do miasta portowego. Do Xardasa damy sobie pod... Teraz klasztor. Majątek ziemski i pod dziewiąteczką mamy Xardasa.
Lecimy do Xardasa zameldować. Nie? A ten co tu robi? O ty mendo. A, zapomniałem, że w tej lokacji jak gramy paladynem w tej lokacji. Dobra. Siema Lester, co tam u ciebie? Gdzie jest Xardas? Gdzie jest Xardas? Zniknął gdzieś, ale zostawił na straży swoje demony. Chyba nie chce, żeby ktoś włóczył się po wieży pod jego nieobecność. Dokąd się udał? Tego nie powiedział. Kazał tylko przekazać ci ten list. Przepraszam. Przeczytałem. O ty kurde, ciekawski jesteś. Nic. Nie zrozumiałem ani słowa. Jedno jest pewne. Zbyt prędko go nie zobaczymy. Co on kombinuje, Xardas? Myślę, że zrobiło się tu dla niego za gorąco i postanowił dać nogę. Ale to była spoko sytuacja w sumie, że tak teleportujemy się pod wieżę, jeb, wjebujemy się w herszta orków. Nie wyglądasz najlepiej. Mój ból głowy nie ustępuje nawet na chwilę. Szykuje się coś dużego. Chyba muszę... Dobra, idź już. Albo tu stój. Dobra, przeczytajmy ten list. Wiadomość, super. A nie, to jest od Saturasa. Zapieczętował się magicznie ponownie. O, list Xardasa. To chyba to. Podejrzewałem, że źródłem zła w Górniczej Dolinie był jeden ze smoków. Myliłem się. Jeśli wszystko przebiegło zgodnie z moim planem, szukasz teraz zapewne dworu Irdorad. Książka, którą dałeś Pyrakorowi, zawiera wszystkie potrzebne ci wskazówki. Powinienem był się domyśleć, dlaczego poszukiwacze tak bardzo chcieli ją zdobyć. Musisz ją odzyskać. Otworzysz się słowami Xarak Bendardo. Tylko nie mów o tym nikomu. Muszę zająć się teraz ważniejszymi sprawami. Odtąd jesteś znany jedynie na siebie. Tylko ty możesz pokonać źródło zła. Jeszcze się spotkamy, Xardas. Dobra, no to mówisz, że Xardas zostawił demony na straży. No to ja się actually ich pozbędę, bo to jest exp. Nie, a tak na serio to generalnie będzie w tym rozdziale będzie quest związany z tym, żeby się ich pozbyć. Dobra, tu jest jeden demon. Chyba jeszcze jeden... Oh fuck. Nie bij. No kurwa, zajebie mnie zaraz. I tak się stało. Do chuja pana. Dobra. Nie pamiętam, czy to był save po rozmowie. Zresztą mogę zobaczyć w dzienniku. Co? Dobra. To tym razem spróbujemy załatwić tego demona porządnie. Dobra, idzie tu. Au. Ale przez drzwi nie przelezie już. Dobra, mieczem go wykończę już, trudno. Jak widzicie, demon, pierdolnięcie w łapie to on posiada. A w nocy kruka chyba nie muszę komentować, że jest jeszcze silniejszy. Dobra, lecz się, Boże Święty, czemu to tak dużo zajmuje? Dobra, tych już zatłukę mieczem. Nie chce mi się kombinować. Chociaż mieczem widzę, że nie idzie mi to tak sprawnie jak czarami. Ale mimo wszystko... Jest tu jeszcze jeden? Dobrze. To jeszcze jeden jest najwidoczniej na górze. Kurde, te demony są tak głośne, że ich słychać z drugiego końca po prostu. Ja mam nadzieję, że zdołam go jakoś tymi... O! Już czeka w przejściu. Dobra, dobitka mieczem. Nie będę kombinował. I chyba jeszcze jest jeden chyba na samej górze, z tego co pamiętam. Jest tu jeszcze jakiś? Jest! Dwóch! Spierdalam stąd. Albo i nie. No cóż,
Znowu byłem zbyt pewny siebie, znowu za to zapłaciłem wysoką cenę. Nic nowego. No niestety problem w tej, z tą wieżą polega na tym, że tutaj jest kurewsko ciasno. Dobra, chodź tu jeszcze raz. Załatwię cię legitnie. Moją bronią białą. Generalnie jeśli dobrze władamy tą bronią, to demon nawet nie jest w stanie nam zadać ciosu. Widzicie? Ale ja już po prostu staram się nie być aż taki bezczelny. Dobra, kolejny padł. Tam pamiętam, że będzie ich dwóch. I ja w sumie zrobię sobie save'a teraz, bo jeden czeka na mnie w przejściu centralnie. Z wrogimi zamiarami. Najwidoczniej. Dobra. Mieczem cię za... No. Albo i nie. Też można. Kurwa, kolację będę musiał sobie zaraz zrobić. Ale to zaraz. Dobra. Na miecze. Bez żadnego... No kurwa mać. A nie chce mi się leczyć za bardzo, bo tam jest łóżko, no to się już w łóżku wyśpię, myślę. Dobra, może go nawet uda... Dobra, sprzątnięty w śmieci. Dobra, nie jestem pewien, czy to co robię jest bezpieczne. Nie jest. Dobra, rozumiem. Nie skorzystamy z łóżka, dopóki ich nie wywali, nie wytępimy wszystkich. Zrozumiałem, gro. Nie no, zostaw tą świętą strzałę. Cześć, spróbuję tak na shifcie podejść. Może uda się jakoś go tam... Padnij. Dziękuję. Zaraz szybki save. Już tam nie chcę, żeby nie tracić waszego czasu. To jest problem, bo oni są za winklem. Zaraz wyciągamy miecz. Rozwiążemy to po męsku. No chodź, chodź. Chodź małpo. Kurwa no. Nie atak... O, lewituje. Spoko. Cudowny początek rozdziału. Boski wręcz. Dobra, może uda się. Chuja. Nie używamy czarów w tym pomieszczeniu. Co, będzie crash gry? Czy... Nie, nie będzie. Na szczęście. Dobra, chodź tu małpo. No super, broniłem się przecież. Dobra, wiecie co? Już naprawdę szkoda waszego czasu, już użyję czarów leczniczych. W ten sposób będę chociaż w stanie jeden cios demona wytrzymać. No a teraz nawet kilka nawet. Dobra, chodź tu. Proszę bardzo, oto co można robić z bronią jednoręczną. Dobra, następny gagatek. Umieraj. Chryste panie. No a jeszcze jeden jest na górze. No to zaraz go wyeliminujemy. Spróbuję świętą strzałą, chociaż ja już mam podejrzenie, z jakim skutkiem się to skończy. Ale piąty rozdział jest tyle fajny, bo będzie, załatwimy sobie dostęp do najlepszego pancerza. Tak, tam jest. Jeden czy dwóch? Chyba jeden. Dobra, ale to jest chyba... Tak, to jest książę demonów. To jest dosyć... Książę demonów w Gothicu 1 występował dopiero
tam, gdzie był śniący. Jak widzicie, jest dosyć niebezpieczny, bo ma pierdolnięcie w łapie. O, i przy okazji ma przyzwanie demona, nie wiem po co. Dobra. No to mamy z bani. To mnie jeszcze... Wieża wyczyszczona. Generalnie Pyrokar nam da questa, żeby... da nam zadanie, żeby... właśnie, żeby co? Żeby wyczyścić tą wieżę z demonów i to nam będzie potrzebne w sumie. Poza tym znać mnie, ja za bardzo expa nie odpuszczam. I od czwartego rozdziału gry w zasadzie już w niektórych miejscach pojawiają się już orkowie. I paladyni mają związanego questa z tymi orkami, który będzie polegał na zbieraniu pierścieni orków. No właśnie, tutaj jest pierwsze obozowisko. W sumie nie wiem. Nie wiem, czy już nie powinienem lecieć do klasztoru po nowy miecz. A, dawaj to. No i generalnie hersztowie orków różnią się od orkowej elity tym, że oni mają zamiast tych mieczy mają po prostu topory. I to jest chyba jedyna różnica z tego, co pamiętam. I jeszcze powinien się... I chyba w niektórych jaskiniach... Zresztą zobaczę tą jaskinię. Chociaż z tego, co pamiętam, to będzie chyba tylko dla najemnika. W tym rozdziale najemnik dostaje quest związanymi ze smoczymi jajami, który będzie polegał na tym, że trzeba iść do każdej świątyni. Do każdej możliwej jaskini i po prostu w niektórych są jaszczuroludzie, gdzie składają one jaja swoje. A tych jaskiń jest w sumie jest dosyć dużo. Szczerze mówiąc. No cóż. Dobra. Lecimy dalej. Generalnie jeszcze parę orków będzie przy farmie Lobarta. Dlatego nie używam runy teleportacyjnej, bo chcę po prostu tych orków skasować. I gdzie oni są? Tam jest owca, spoko. No a gdzie są ci orkowie? Gdzieś tu powinni być na drodze. A i oczywiście uwaga na poszukiwacze, bo oni teraz będą miotać kulami ognia zamiast A, dobra, są orkowie. Kurde, bezczelni, na farmie się zalęgli. Dobra. Zapraszam do kolejki. Patrz, jaka ładna kolejka po wpierdol się ustawiła. Ale mnie klepią. Dobra, już, spokojnie, nie pchajcie się, każdy dostanie po gębie. Muszę uważać, żeby się tam za blisko... Żeby za blisko farmy się nie zapuścić, bo wtedy... ci rolnicy rzucą się na pomoc. Co nie jest w sumie tak za bardzo zalecane. Dobra, kolejny pierścień jest. Sprawdzę, czy nie ma ich więcej. Se kurde, obóz zrobili. Praktycznie obok farmy. Masakra. Tak trochę. No ale cóż, dobra. Plan na ten odcinek, plan na resztę odcinka. Idziemy zameldować, że wróciliśmy z Górniczej Doliny. No, pozbyłem się orków. I niech ludzie nie gadają, że paladyni nic nie robią dla farmerów. Chwała Innosowi. Nie mogę ci Dobra, co mi tam... Uważaj. Postaram się. Siema, wino.
Jakie wieści? Jakieś... Ostatnio drastycznie wzrosła liczba... No, generalnie pod postacią Wina dostajemy ten changelog taki, co się zmieniło. Dobra, spoko. Generalnie, jak już wspominałem, Wino jest dosyć ważny, jeżeli gramy jako magowie, bo dowiadujemy się od Lobarta, że ludzie, że poszukiwacze zabrali go właśnie na tamten krąg, tam gdzie poszliśmy po Szczaw Królewski. I no i że robią z nim tam jakieś dziwne rzeczy. W sumie bo dobra, już chuj, pominąłem kapliczkę Inosa, ale chrzanić to w sumie. Mało to kapliczek Inosa w tej grze. Siema. Co tam, stoicie na straży? No i bardzo dobrze. Nie może tak dalej być. Dobra. To plan jest taki, że meldujemy. Oj, patrzcie, co tutaj się dzieje. O, i tak ma być, jak przychodzę, kurde. Orszak królewski. Nie musisz mi tego mówić. To było oczywiste od dawna. To żadna. Dobra, ale najpierw, zanim pogadamy, albo nie, najpierw pogadajmy z Garondem. Może coś z tego wyniknie, a potem spróbujemy z tymi runami. Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Brednie. Moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu orków. No ale ja ci donoszę. Może jacyś ich zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów. Tak, na pewno. To nie byli zwiadowcy. Przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. Pokaż. Niepokojące. To znak ich siły. A więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu. Głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak? Zatem planują coś innego. To mało podobne do orków, by ich przywódcy wypuszczali się w pojedynkę poza swoje osiedla. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły punkt. No i oczywiście, gdy kto to zrobimy. Swoich przywódców, morale całej armii osłabnie. Mam dla ciebie nowe zadanie, rycerzu. Masz zabić wszystkich orkowych przywódców, którzy kręcą się po okolicy. Tylko przynieś mi ich pierścienie. Po takim ciosie udaj się najpierw do Ingmara. Doradź elitarni wojownicy orku. Dobra, spoko. No, a w sumie co mam to będzie? Mam coś do powiedzenia w sprawie orkowych przywódców. Słucham. Mam dla ciebie kolejne pierścienie. A. Dobra robota. Tak trzymaj. W okolicy może, proszę. Weź to. Dobra, spoko. Wszystkie smoki zostały zgładzone. Wiedziałem. Tak przy okazji, wiecie. Doda ci sił w walce ze smokami. Gdzie jest Ruda? Orkowie wciąż. Gdzie jest krzyż? Garon, kurwa. Cofnąłem się jakieś 10 lat. Niech to szlak! Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją, sam się tym zajmę. Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich ludzi. Zabieram ich no, wszystkich. No, widzę. Na straży pora, by ktoś No to jest taka... Proszę. A. Dobra. Dobra, to jeszcze pogadajmy z Ingmarem. Orkowie planują ogromny atak. Coś ciekawego powie. Doprawdy? Bardzo interesujące. A skąd niby o tym wiesz? Niektórzy z ich przywódców grasują w tej okolicy. Nie wygląda mi to na typową strategię orków. Co masz na myśli? Co to oznacza? A jeśli mówisz prawdę, oznacza to, że próbują nas najpierw osłabić, wysyłając tu swoich najlepszych wojowników. Przeważnie jeden dowódca prowadzi całą hordę orkowych wojowników. Zwykle nie spotyka się ich w grupach. Taka strategia ma swoje uzasadnienie. Przywódcy stanowią rdzeń sił szturmowych i zwykle są otoczeni kordonem wojowników. Dlatego, aby się do nich zbliżyć, trzeba pokonać przynajmniej 30 wojowników. Co teraz zrobimy? Kiedy pojawiają się w takiej liczbie, to przeważnie tworzą patrol prowadzony przez najwyższego rangą przywódcę.
Herst zakłada siedzibę i wycofuje się do jakiejś jaskini, z której wydaje rozkazy swoim oddziałom. Gdyby udało nam się schwytać tego przywódcę, zyskalibyśmy ogromne... Orkowi przywódcy lubią przebywać blisko wroga. Jego jaskini należy... W pobliżu farmy Lobarta zauważono kilku orków. Kapuje. I generalnie z tego co pamiętam, jednego z tych herstów orków możemy... możemy spotkać przy... jednego z tych herftów orków możemy spotkać między innymi przy przy wejściu do Górniczej Doliny. Dobra, Albrecht, dawaj mi runy. Czy jestem jaką drogę? Czy leczenie? O, możemy już. Dzięki. Przy okazji weźmiemy sobie drugą, bo czemu nie? Czy jest jaką drogę? Walki. A mogę już mieć te lepsze runy? Czy jest jako drogę uz... Nie jest. Nie, jeszcze nie. Ale spoko. Mam już bardziej powodne runy. Zobaczmy, ile wymagają one zużycia many. Jeśli 5, to po prostu będzie fajnie. Ale coś czuję, że tak pięknie nie będzie. O. Nie jest, niestety już 15, ale to już jest dosyć potężny spell. Dobra, a ile mamy many? No setkę mamy, czyli możemy... Czekaj, 100 przez 15 to chyba będzie... No gdzie chyba z 8 razy będziemy mogli użyć tej runy póki co. Jest trochę smuteczek, dobra. Ale zanim jeszcze skończymy... Zanim jeszcze zakończymy odcinek, ja myślę, że rozwiążę kwestię Gildii Złodziei i myślę, że postąpię w taki dosyć nieprzyjemny sposób i oddam sekstans, wszystko pięknie, oraz, a potem doniosę na nich Lordu André. Chociaż w sumie może nawet sam ich pozabiją. Dobra, w tym celu musimy udać się do gospody. A, jeszcze ty. To już miejmy to za sobą. Czy może... Ta, ile? Dla ciebie. No już 1000 chcę, ale co tam? Opowiedz mi o przyszłości. Ciemność przenika ziemię. Zło zatriumfuje. Król przegra wojnę z orkami. Ty powrócisz, ale nie zaznasz spokoju. To wszystko. Dobra. No i generalnie on już więcej jednak wróżb w tej grze nie przygotuje. I on nam troszeczkę zapowiedział wydarzenia z trójki. Bo w trójce akcja trójki dzieje się już na kontynencie Myrtanie. I mamy tam jakby trzy takie duże tereny. Jeden to jest, Myrtana to jest tam teren lesisty, Nordmar to są tereny lodowe i Varan to są tereny pustynne. I szczerze mówiąc ja preferuję bardziej Nordmar niż Varan, bo chociaż mimo wszystko, że tam można się zgubić nieźle. No ale ja lubię takie klimaty troszeczkę śnieżne. I w Nordmarze... No bo dobra, już nie będę mówił. Nie będę już mówił o trójce. Dobra, Ramirez, mam sprawę dla ciebie. Mam dla ciebie seks. Niewiarygodne. Proszę. Dzięki. No i to było ostatnie zadanie, które było dostępne dla Gildii Złodziejów, a póki co to... Rzeź. Dobra, słyszałem, że tu idą. I nie trzeba ich dobijać, jak widzicie. Kasja jest w sumie najsilniejsza z tego, co pamiętam.
I ona ma kluczyk do kufra, po który stawimy się później. Zabiłeś moich przyjaciół. Wyślę cię do królestwa. Naucz mnie skradania. No cóż, błędy. Dobra, i to chyba wszyscy członkowie gildii. Nie było chyba już tam trzeciego. Oczywiście członków jest więcej, ale oni tam. Siema Hanna, wybiłem przed chwilą gildię. No cóż. Dobra. Idziemy zgłosić to Lordowi Hagenowi i dostaniemy expo za rozwiązanie zagadki gildii złodziejów, gdzie mieliśmy, to był quest z pierwszego rozdziału. No ale cóż. A więc teraz jesteś pal. Od początku wiedziałem. No fajnie. Co? Myślę, jesteś. Tak. Tak. Jaki masz na to? Czytałem jego dziennik. Skoro tak, pokaż mu. Aha, fajnie. Zabiłem wszystkich. Jeśli to prawda, lepiej idź. No dobra, spoko. Co tak? Znalazłem. Albo dobra, wytropiłem ich wszystkich. Wytropiłem ich wszystkich. Wyświadczyłeś temu, wypełniłeś swój obowiązek. Należy ci się nagroda za. Nie wiem w sumie, co by powiedział, gdybyśmy zjedliśmy jego kryjówkę, to wtedy oni chyba po prostu... Z tego co pamiętam, gdybyśmy wybrali opcję, wyznaliśmy ich kryjówkę, to bez zabijania ich, tak jak ja to zrobiłem, to wtedy... No to wtedy po prostu byśmy, jakbyśmy tam zeszli, to zastalibyśmy ich martwych. No cóż. Ale to by było na dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Zagrajmy w Gothic 2. Tak więc mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.